Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i oczywiście z góry na samym początku pragnę się wytłumaczyć, dlaczego jesteśmy tutaj, a nie na YouTubie, ale zanim do tego przejdę, dajcie znać, że mnie widać i słychać, dajcie informację, okej, chyba już pierwsze komentarze są, ale dajcie jeszcze znać oczywiście, że jestem widzialny i słyszalny, że dźwięk nie jest przesterowany, że wszystko jest w porządku. No bo dzisiaj zaczynamy kolejnego live'a. Dzisiejszy live będzie troszeczkę niezwykły, ale jak powiedziałem na początku, muszę się chwilę wyspowiadać. Mianowicie plan był taki, że rzeczywiście dzisiaj zrobimy sobie tego live'a na YouTubie, bo część osób skarżyła się, że nie wszyscy mają dostęp do Facebooka, więc chciałem, żeby jak największa ilość osób miała możliwość skorzystania z tego dzisiejszego live'a. No, tymczasem okazało się, że gdzieś tam pozmieniały się jakieś procedury YouTube'owe, o których po prostu nie wiedziałem. No i efekt jest taki, że nie udało mi się tej transmisji temu uruchomić. Stąd też moja szybka prośba do Was o to, abyśmy się tutaj przerzucili na tego Facebooka. No, mam nadzieję, że mimo wszystko do większości osób ta informacja dotarła. Postarałem się to powrzucać tam w komentarzach, więc mam nadzieję, że większość osób jednak mimo wszystko tutaj się pojawi. Natomiast oczywiście, biorąc pod uwagę fakt, że jakaś część osób do tego dostępu do dzisiejszego live'a przez to, że jest na Facebooku, może nie mieć, to po dzisiejszym live'ie specjalnie dla wszystkich wrzucimy go jeszcze na Sebastianem na YouTube'a i tam będzie on do obejrzenia przez no, kolejne dni, tak żeby sobie każdy spokojnie mógł sobie to obejrzeć i wysłuchać wszystko, co mamy do powiedzenia. Patrzę jeszcze z takich spraw technicznych, czy wszystko działa, ale widzę, że chyba tak, bo komentarze wasze się pojawiają i informacja, że mnie słychać i widać. W związku z tym czas najwyższy powitać mojego dzisiejszego gościa, którym oczywiście jest zapowiadany już wcześniej Sebastian Sardowicz. Witam cię, Sebastianie, serdecznie. Witam cię, Piotrze, witam wszystkich oglądających nas. Cieszę się, że Słychać mnie dziś. dobrze? Słychać mnie No, dobrze, czy mamy być bliżej ja słyszę cię mikrofonu? rewelacyjnie, ale oczywiście tradycyjnie poproszę Zapytaj tutaj się. naszych oglądających, żeby w komentarzu dali znać, czy Sebastiana także widać i słychać. O, ktoś mi nawet podpowiada, że jest zmiana w regulaminie YouTube od bodaj 19 lipca. No wiecie, ja tej zmiany gdzieś tam nie doczytałem. Efekt jest jaki jest, ale mam nadzieję, że to już za nami te kłopoty i będziemy mogli spokojnie wszystko sobie omawiać. Słuchajcie, jak wiecie, co 2 tygodnie spotykamy się tutaj z Wami po to, żeby porozmawiać na tematy, które publikujemy na grupie Rewolucji Zdrowia. Zawsze są to, czy z reguły są to 2 tematy, którym poświęcamy po 1 tygodniu. W tych minionych tygodniach tymi tematami była chemia. Było też budowanie odporności. Bardzo się cieszę, że tak się złożyło, że tym razem akurat Sebastian znalazł czas na to, abyśmy sobie mogli na te tematy porozmawiać. Zwłaszcza mam na myśli tutaj budowanie odporności, bo to w końcu on tutaj będzie więcej mówił ode mnie. Ale będzie dzisiaj też trzecia część, bo Sebastian przygotował dla nas troszeczkę takich informacji a propos i samej suplementacji, jak i też tego, jak ważna jest praca z głową i z umysłem. Do tego, abyśmy mogli rzeczywiście mówić o tym, że zdrowiejemy, że wszystko idzie w dobrą stronę. Bo mówiliśmy o tym już przecież wiele razy, że jeżeli nie poukładamy sobie w głowie, no to tak na dobrą sprawę możemy stosować absolutnie wszelkie terapie, wszelkie rzeczy. Nie będziemy w to wierzyć, nie będziemy mieć poukładane w głowie, gdzieś nie będziemy rozliczeni z przeszłością, będziemy nosić w sobie złość, nie będziemy umieli wybaczać i tak dalej, i tak dalej. To sami doskonale wiecie i myślę, że nie muszę już nikogo do tego przekonywać, że tak jest. A Sebastian dzisiaj nam jeszcze na pewno swoje 3 grosze na ten temat dorzuci, więc myślę, że jak zawsze będzie mega ciekawie. Dobrze, moi drodzy. Chciałbym w takim razie, patrzę tutaj oczywiście na swoje notatki, bo nie myślcie, że jestem taki mądry, że wszystko mam w głowie, więc się troszeczkę przygotowałem. Chciałbym zacząć w takim razie od tematu chemii. Sebastian, czy dla Ciebie w ogóle temat chemii jest też taki, mówię o chemii w żywności, w środkach czystości, nie wiem, w środkach takich kosmetycznych, czy to dla Ciebie w ogóle jest temat ważny, czy raczej się gdzieś tam uważasz, że jest to, no, nie należy się tym jakoś specjalnie zajmować? Tak, z ciekawości się zapytam.
Czy nie należy się tym zajmować? Nie należy się tym przejmować. O, może źle. Przejmować się należy. Przejmować się należy, ponieważ trzeba to bardzo mocno obecnie ograniczać. Wiesz, no, nasze organizmy nie są przygotowane na taki zalew tych substancji wszystkich, które obecnie są. Sugeruje się, bo to średnio ciężko w ogóle jest jakkolwiek to wyliczyć, ale że średnio w ciągu roku około 200 nowych substancji chemicznych jest wprowadzanych do obiegu i tak naprawdę nikt nie zna ich długiego czasu oddziaływania. No i teraz jak zaczniemy, wiesz, zbierać z każdego, z żywności, z wody, suplementów, z leków, z pszenicy, gdzie jest, czy z rzepaku, gdzie ten glifosat jest ponad normę, to nagle się staje, że jesteśmy tak utykającą bombą trochę, bo wszystko ze Dokładnie. wszystkim zaczyna się kumulować. I wiesz, no kiedyś tego nie było, tak? No, kiedyś było to proste, było to, żywność była prostsza. Nie miała tylu różnych dodatków. Obecnie, co nie kupujesz, to zawsze ma jakiś dodatek, przynajmniej tak się sugeruje. No ale no, wiesz, no, to nawet. Ja rozmawiałem ostatnio z rolnikami, którzy niedaleko mojej działki mają też swoje pola. I wiesz co? Każdy pryska Roundupem pola. Każdy. No, Pomyśl sobie. przed zbiorami się I pryska przecież, prawda? To jest rewelacja w ogóle, nie? Żeby. krowy. Wiesz, zbiera siano dla krów, ma łąkę, on spryskuje łąkę Roundupem, czeka aż wszystko obschnie, ładnie to orze, zasiewa na nowo trawę i krowa to później znowu jej też to jest dostarczane, więc ta kumulacja tych środków, które w tej chwili my dostarczamy organizmowi jest przepotężna, nasz organizm nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. I jak nie ograniczymy tego, no to zresztą to widać po ilości chorób onkologicznych, tak? W jaki Dokładnie. sposób to wystrzeliło. Dla mnie to jest podwójnie niebezpieczne z tego względu, że nie ma tutaj takiej reakcji natychmiastowej, tak? Czyli po prostu, że coś zjemy i po prostu wiemy, że to nam szkodzi. No oczywiście są tam sytuacje, gdzie ktoś, nie wiem, dostaje wysypki, jest alergia i tak dalej, prawda? No, to wtedy widzimy, że coś tam powiedzmy, czegoś nie powinniśmy spożywać. Ale większość tych substancji, która znajduje się no, głównie oczywiście w żywności, no, tak na dobrą sprawę jest taką tykającą, odroczoną bombą, która gdzieś wychodzi po latach. W jednym z wpisów, które pojawił się w tym tygodniu na grupie Rewolucji Zdrowia, który jeden właśnie z czytelników opublikował i bardzo mi się podobał, to taka właściwie sentencja, którą sobie zapisałem, że kiedy czyta się skład niektórych opakowań żywności, to modlitwa przed jedzeniem nabiera prawdziwego sensu i coś w tym tak na dobrą sprawę jest, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na skład nawet relatywnie wydawałoby się prostych rzeczy, no to po prostu najczęściej on zaczyna się od cukru, a jak wiemy, no, cukier jest jednym z tych czynników, który po prostu bardzo, bardzo poważny sposób nas uszkadza, nasz organizm i uzależnia nas od siebie, a to już jest bardzo niedobre. Ostatnio, nie wiem, czy widzieliście, może ty też, Sebastian, widziałeś, na Facebooku robią furorę takie urządzenia do badania poziomu azotynów i azotanów. Azotyny to z tego, co wiem, to się w wędlinach, tam w mięsie się bada, poziom chyba azotanów to bodaj w roślinach. Oczywiście z tego wychodzą rzeczy takie jak to, że na przykład pierś z kurczaka kupowana taka powszechnie ma trzykrotnie przekroczone najczęściej takie poziomy azotynów. No, na to się składają oczywiście to wszystko, co zwierzę zje w postaci paszy, prawda, jakichś tam antybiotyków dosypywanych do tego, żeby one nie chorowały. To wszystko tak na dobrą sprawę później się kumuluje w tym mięsie i my to jemy. Trzykrotnie przekroczone normę. Na jeden z YouTuberów przetestował też takiego kurczaka, nawet hodowanego przez kogoś w warunkach takich, no, domowych, jak ja to mówię, czyli po prostu mały kurniczek, jakieś tam trawki i tak dalej. I on tam miał, jak norma jest bodajże coś tam 200, nie pytajcie mnie czego, czy miligramów, czy innej jednostki miary, ale norma była 200, to ten kurczak domowy miał 197, kurczak kupowany w jednej z głównych takich sieci handlowych miał ponad 600, no więc myślę, że ta różnica jest dosyć znacząca i jest to fantastyczny dowód na to, że warto naprawdę poszukiwać produktów ekologicznych, bo nawet jeżeli one nie są w 100% czyste, to są naprawdę czystsze od tego, co po prostu możemy znaleźć w sieci. Ja też ten
debat nie wywołuję po to, że słuchajcie, jest to coś absolutnie nowego, bo o tym trąbiliśmy już niejednokrotnie. Ja też przygotowałem, pewnie o tym wiecie, taki mini blog, który się nazywa życiebezchemii.pl, gdzie jest troszeczkę takich więcej informacji na temat i sposobów tego, jak tą chemię ograniczać i gdzie ona się może jeszcze bardziej znajdować, na co uważać, po prostu to sobie tam znajdziecie. Jeżeli ktoś jeszcze nie zaglądał, to zapraszam serdecznie życiebezchemii.pl. Więc to nie jest jakiś tam temat nowy, ktoś powie, a Piotrek, znowu tam odkrywasz jakieś tam kotlety. Ja uważam, że słuchajcie, to jest temat, który powinien regularnie wracać do naszych rozmów. Z tego, o czym też między innymi na początku mówił Sebastian, to jest taka troszeczkę odroczona, tykająca bomba, o której po prostu absolutnie nie możemy zapominać. Mało tego, dwa tygodnie temu rozmawialiśmy troszeczkę o mięsie i o roślinach. Wielu z Was też mówiło, że w roślinach też jest pełno różnych substancji szkodliwych. No, tak, nie mówię, że nie. Zwłaszcza mój ukochany seler, o którym ostatnio tak sporo mówiłem, rzeczywiście znajduje się nawet na liście tych roślin, które są z tymi, które jedne z najbardziej chętnie absorbują to, czym rolnicy je opryskują i czym traktują. No, aczkolwiek znowu się odwołujemy do tego, no, zawsze jest alternatywa w postaci tego produktu ekologicznego. I pomimo, że też tam dawaliśmy sposoby na to, jak moczyć takie rośliny i tak dalej, to jednak nie jest taki sposób, który po prostu pozwoli na to, aby rzeczywiście się tych wszystkich złych substancji pozbyć. No oczywiście, że tak się nie da, Piotrze. Nie, no. Nie ma takiej możliwości, żeby wyjął wszystko z no więc wszystko właśnie, zostało wprowadzone. To jest nierealne. Kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć, to jest też kwestia tego, że słuchajcie, nie liczmy na to, że ktoś po prostu w tym momencie ze służb sanitarnych, z jakiś, nie wiem, minister zdrowia jeszcze, czy ktokolwiek inny, będzie się zajmował i nagle pewnego pięknego dnia powie, że słuchajcie, tak dalej jeść nie możemy, że musimy zadbać o swoje zdrowie poprzez poprawę jakości jedzenia. Nie dalej jak rok temu raport Najwyższej Izby Kontroli zajął się dodatkami do żywności. I w tymżeż raporcie stwierdzono między innymi taki wniosek, że nikt nie bada tak naprawdę zależności pomiędzy różnego rodzaju substancjami dodatkowymi, które są umieszczane w produktach. I tak na dobrą sprawę one są w żaden sposób niezbadane. Czyli na przykład jak działa glutaminian sodu z jakimś tam przeciwutleniaczem albo jakimś jeszcze innym konserwantem. Te relacje są absolutnie niebadane i przez nikogo nie kontrolowane. Mało tego, wiele z substancji, które gdzieś na przykład w innych krajach potrafi być zakazanych, u nas jest na liście rzeczy dopuszczonych. Efekt jest taki, że tak na dobrą sprawę na przykład mamy produkty takie jak wędliny, które głównie, oczywiście one niby składają się tam z mięsa jako tego podstawowego składniku, niemniej jednak doskonale wiecie, są nafaszerowane masakryczną ilością dodatków. Ja sobie też na stronie bodajże, słuchajcie, czytaj skład znalazłem przykład jakiejś tam wędliny, szynki, no to po prostu za głowę się można złapać, gdyż znajdują się tam i glukozy, jakieś stabilizatory i suszona plazma krwi. Ciekawe, co to w ogóle jest, no, przyznam się, że nie mam pojęcia. Przeciwutleniacze, substancje konserwujące, to jest wszystko, co później spożywamy, czego na pierwszy rzut oka nie widzimy. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czym są poszczególne E i czy są groźne, czy niegroźne, to też zapraszam na naszą stronę polakuleczsiesam.pl. Jest tam lupka wyszukiwania w prawym górnym rogu. Proszę sobie wpisać encyklopedia E albo samo słowo encyklopedia. Wyskoczy Wam artykuł, w którym będziecie mieć całą listę rozpisaną wszystkich E-dodatków, które znajdują się w żywności, łącznie z informacją, czym są, co mogą powodować, jakie są groźne, a jakie niegroźne. Ale najlepszy przykład jest choćby z kwestią glutaminianu monosodowego, czy glutaminu sodowego, różnie jest to nazwane. Oficjalnie oczywiście jest on uznany za bezpieczny, mało tego, wręcz podważa się niektóre badania mówiące o tym, że potrafi powodować trzykrotnie więcej, spowoduje, naraża ludzi na otyłość, wywołuje alergię, wiele innych, jest podejrzewany o wiele innych niesympatycznych efektów, łącznie z tym, że
w jednym z badań przeprowadzonych, słuchajcie, na szczurach w latach chyba 60. czy 70., które podawano duże ilości glutaminianu sodu, czyli właściwie coś, co u nas jest powszechne, stwierdzono, że po dosyć długiej ekspozycji na ten składnik zaczęto stwierdzać zmiany w mózgu tych szczurów, łącznie z jakimiś tam guzkami, naroślami i tym podobnymi rzeczami. No oczywiście później spróbowano zdyskredytować to badanie. Jednak to pokazuje, że oczywiście gdzieś jest cały czas walka pomiędzy przemysłem, który stara się nam udowodnić, że wszystko jest cacy, wszystko jest w porządku. Czasem oczywiście do wszystkiego trzeba zachować mocną, daleko idącą ostrożność. A więc wracając do tego jeszcze raportu NIK, czy myślicie, że ktoś się tym raportem przejął? No niestety zupełnie nikt. Wniosków nie ma absolutnie żadnych. Nowych jakichś rekomendacji płynących ze strony GIS-u na przykład, prawda, który tak oponuje mocno za szczepieniami. Tutaj akurat w ogóle głosu GIS-u nie słychać, głosu Ministerstwa Zdrowia też nie słychać. No jest to niestety bardzo smutne. No ale oczywiście, słuchajcie, już kończąc ten temat chemii, chemia to nie tylko jedzenie, to też oczywiście proszki do prania, to też płyny do płukania, to też pasty do zębów z fluorem i wiele, wiele innych rzeczy. I na szczęście jesteśmy w takim gronie, w którym wy to wszystko doskonale rozumiecie, ale gwarantuję wam, że tak jak i w moim wypadku, wystarczy we własnej rodzinie poszukać osób, które po prostu mają na ten temat już zupełnie odmienne zdanie. Też żeśmy wrzucili swego czasu taką fajną infografikę, ja ją wam postaram się teraz pokazać, która pokazuje, jakie nawet szkodliwe substancje występują w proszkach do prania i co tak na dobrą sprawę powodują. Czyli na przykład środki powierzchniowe czynne SLS mogą podrażniać skórę, niszczyć powłokę lipidową. Nie ma przeprowadzonych w ogóle badań nad długotrwałą ekspozycją na SLS, a są te środki, te substancje masowo dodawane do proszków. Ftalany mogą zaburzać gospodarkę hormonalną. Fosforany, które są generalnie w ogóle szkodliwe dla środowiska. Jeszcze szereg innych substancji, więc bądźcie ostrożni i nawet jeżeli nie chcecie kupować gotowych produktów, to naprawdę jest szereg różnego rodzaju możliwości, aby zrobić sobie taki proszek samemu, z boraksu, z innych składników, które też podawaliśmy w tym tygodniu na grupie Rewolucji Zdrowia. Próbujmy naprawdę ograniczać tą chemię tak, jak tylko się da, bo tak jak mówiliśmy na początku, po prostu na co dzień tego nie widzimy, a im więcej się tego w nas odkłada, tym po prostu gorzej. Wiesz co, tutaj najgorzej to mają dzieci. No więc właśnie. Najgorzej to mają dzieci, ponieważ dziecko, kształtując układ odpornościowy, wiele procesów enzymatycznych, które zachodzą, jest niestety bardzo osłabione przez chemię, która jest dostarczona do ich organizmów, a tak naprawdę nie powinno tam jej się znaleźć aż tyle. No ale organizm sobie umie poradzić z nadmiarem pewnych związków chemicznych. Do tego wykorzystuje minerały, do tego wykorzystuje aminokwasy, do tego wykorzystuje różnego rodzaju witaminy, antyoksydanty. I dzięki temu, jeżeli mamy jakby tam odpowiednio dosuplementowane czy dziecko, czy rodzica, to jesteśmy w stanie zabezpieczyć się po części przed tym, żeby nie wywołało to aż takich skutków ubocznych, niż przyjęcie czegoś, tak? Mówi się, że nie powinno się jeść tuńczyka, ponieważ zawiera bardzo dużo rtęci. Okej, fajnie, ale jeżeli jesteś w gościach, jesteś na imprezie u samego prezydenta i podadzą ci tuńczyka, i co, nie zjesz? Obrazisz gospodarza. Na pewno. No więc trzeba umieć się dostosować do pewnych sytuacji, bo życie nie polega na tym, żeby sobie wszystkiego odmawiać i być, wiesz, na skrajnościach, tylko żeby umieć widzieć zagrożenie i je odpowiednio minimalizować. Jeżeli ja wiem, że coś może dla mnie zaszkodzić, teoretycznie może być w jakiś sposób szkodliwe, a mam odpowiednią, a na przykład nie mam żadnych suplementów, to zjem na samym początku surówkę. Jeżeli jest, bo ona już zabezpieczy poprzez struktury błonnikowe i poprzez przeciwutleniacze, które ma, wchłanianie tych na przykład metali ciężkich, które znajdują się w jakimś tam pożywieniu. Jeżeli przyjmuję, nie wiem, jem tuńczyka, no to wezmę zaraz selen, wezmę EGCG, przyjmę, czy kwas alfa-liponowy, który jest bardzo skuteczny, bardzo ładnie helatuje to z pożywienia. Tylko warunek, żeby przyjąć to wraz z pożywieniem, to on wtedy wychelatuje to, co tam jest, a nie po jakimś tam czasie, tak? To jest taki
Mi łaski. No ja już kończąc tylko ten temat chemii, bo nie chcę go dłużej przeciągać, to też taka jeszcze jedna ciekawostka. Nie wiem, czy wiesz, ale jeszcze podobno w latach 50. i 60. na tej powierzchni 1000 metrów kwadratowych hodowano około 220-250 krewetek. Czy wiesz, ile hoduje się krewetek na 1000 metrów kwadratowych teraz? Nie mam pojęcia. 6 tysięcy. W związku z Oho. czym jest to jakieś, jeżeli dobrze liczę, 30 razy więcej. Oczywiście obficie się posypuje to antybiotykami, żeby one nie chorowały. No ja osobiście akurat na przykład no bardzo zawsze lubiłem krewetki, ale po tym jak obejrzałem film o tym, jak te krewetki są hodowane i co tam się dodaje, to jest po prostu horror. Horror. Tak samo jest z tuńczykiem, tak samo jest z drobiem, z wszystkim. No niestety. Nawet kiedyś się mówiło, że indyk to jest takie bardzo zdrowe mięso. Jak ktoś widział, jak wygląda taka ferma indyków, to na pewno już tak nie twierdzi. Jest tak wrażliwy i na przykład na wilgoć, więc podaje się antybiotyki, żeby zabezpieczyć. Dobrze, słuchajcie, chyba nie będziemy tego tematu dalej kontynuować, zwłaszcza, że jeszcze Dlaczego? To dobry temat. Ludziom no, trzeba ale usiąść. jeszcze mamy kilka innych przed nami, w związku z Okej. czym chcę to, nie chcę tego też przeciągać i chcę dać tobie, Sebastian, troszeczkę więcej dać do głosu, bo do tej pory to więcej ja nawijam, więc Ale to przejdę bardzo te. dobrze. A co w tym złego? No, wiesz co, no, wszyscy czekają na ciebie, a ty nie jestem główną gwiazdą. Proszę cię, weź. Sebastian, chciałbym poruszyć temat odporności, bo ostatnio mi wspominałeś, że to jest dobry okres, żeby zacząć o tym myśleć. I właśnie to był też drugi temat naszego tygodnia na Rewolucji Zdrowia, gdzie zarówno ja, jak też osoby, które w komentarzach pisały, podawaliśmy różne sposoby na to, jak rzeczywiście tą odporność budować, jak się tam zabezpieczać, jak już co robić, jak już ktoś tam jakieś tam przeziębienie wpadnie, było o moczeniu stóp w gorącej wodzie, było o dzikiej róży. No tych sposobów się To tam było, ale czy wiadomo, jak działa moczenie stóp? Co powoduje w organizmie? No podniesienie temperatury i to, żeby po prostu przez skórę wyszły. No to nawijaj w takim razie. Nie, no co ty. Jeżeli kogoś łapie przeziębienie, na przykład przeziębienie, bo ja nie mówię tu o przeziębieniu, mówię tutaj również o zapaleniu płuc, bo to jest również bardzo skuteczny pomysł, sposób na stany zapalne płuc. Oskrzeli na ból głowy, fantastyczny sposób, to jest właśnie moczenie stóp w ciepłej, nie bardzo gorącej, ale w ciepłej wodzie. Mniej więcej wygląda to tak. Krew jest odpowiedzialna za odprowadzanie ciepła z naszego organizmu, tak? Mamy określone, ona odprowadza, zabierając te ciepło i tak dalej. Nie może być za bardzo podgrzana, ale jak w organizmie już następuje efekt przeziębienia, to organizm co robi? Z krwią przesyła wszystkie niezbędne składniki odżywcze, limfocyty i tak dalej, do tego, żeby poszły w to miejsce, gdzie jest stan zapalny, gdzie jest patogen jakiś. I wtedy z reguły mamy zimne stopy i zimne dłonie. I takie rozgrzanie powoduje cofnięcie tej krwi, czyli zmniejsza obrzęk w tym miejscu, który jest, i wycisza stan zapalny. To jest taka, wiesz, delikatna transfuzja krwi, która, jeżeli jest stan zapalny, to cofnie tę krew, także ona równomiernie się rozprowadzi. Natomiast jeżeli nie, to niczego złego nie wykona. Ale to jest świetny sposób, gdy boli głowa nawet. Jeżeli jest ból głowy i ktoś ma zimne stopy, to niech po prostu rozgrzeje. Delikatnie rozgrzeje, doda soli, doda olejku miętowego, ponieważ olejek miętowy w wodzie również przeniknie i działa przeciwbólowo. Można smarować też olejkiem miętowym, tylko naturalnym olejkiem eterycznym w skronie i tutaj z tyłu. To też pomaga. Pomaga wcieranie oliwy magnezowej, ziół szwedzkich. Jest bardzo dużo różnych sposobów na ból głowy, ale jak nie, to po prostu zwykłe rozgrzanie stóp. Jeżeli ktoś nie ma ciepłej wody, bo jest gdzieś, na przykład, nie wiem, na biwaku, tak, to są te takie chemiczne rozgrzewacze, też można rozgrzać. I nawet, wiesz, totalna biologia też o tym mówi, że wyjście z tego stanu, stan zdrowienia to jest stan gorąca, czyli wtedy, Tak. kiedy są nogi ciepłe i stopy ciepłe i dłonie ciepłe. Tak, no podobno witając się nawet z pacjentem, można od razu rozpoznać, w jakiej jest fazie, tak? Bo jeżeli podajesz mu rękę i ma tą rękę zimną, to znaczy, że no, ta choroba po prostu gdzieś tam jeszcze w nim się w takim razie jest tam, jak to się w totalnej biologii mówi, na etapie. Nie, to już jest etap zdrowienia, tak? To już Dobrze. jest na etapie. To już jest. Jeżeli ma gorączkę, ale ma jeszcze zimne stopy i zimne dłonie, to on jeszcze nie jest na etapie zdrowienia. Okej, okay. No On więc. jeszcze jest w fazie konfliktu. Wyjście z konfliktu to jest faza gorąca.
No dobrze, o głowie to sobie jeszcze chwilę porozmawiamy, ale Sebastian, powiedz mi, dlaczego uważasz, że w tym momencie to jest taki moment, w którym powinniśmy zacząć myśleć o odporności? No sorry, przepraszam cię bardzo, jest jeszcze ciepło za oknem, fantastyczna temperatura, gdzie mi tutaj myśleć o przeziębieniu, jakimś tam kichaniu i tak dalej? Wiesz, każdy, kto ogólnie ogarnia trochę takie rytmy natury, czyli specjalizuje się w tym, jak to działa, jak funkcjonuje ta natura, kto zgłębia tę wiedzę, wie, że są pewne takie okresy. I te okresy to są okresy tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne i tak dalej. Zresztą najprostszy przykład, jaki może być. Ja wiem, znam go od dawien dawna, bo moi nauczyciele ze wschodu mi już dawno o tym mówili. Ale to, co teraz jakby doświadczam poprzez, jak ile ludzi do mnie pisze maile, to są okres wiosenny i okres jesienny. I wszyscy, którzy piszą, to mają problemy z żołądkiem. Żołądki się wtedy przestrejają, wtedy nie pracuje trawienie tak, jak powinno pracować. No i mamy zgagę, mamy refluks, mamy obrzodzenia. To są te dwa okresy. Nie za bardzo wiemy, dlaczego to się dzieje, że to jest w tych okresach. Sugeruje się, że wtedy jest zmiana mikroflory, że wtedy organizm się przestawia i ma to znaczenie. Na przykład latem, wiosną nasze oczy widzą lepiej niż zimą. I też nie wiadomo, dlaczego tak jest, a jest. Jest dużo takich sytuacji, wiesz, na przykład latem goją się lepiej rany niż zimą. Dzieci rosną szybciej latem niż zimą, więc jest dużo, dużo, dużo takich rytmów, z którymi jak ktoś się interesuje, to to rozumie. I jednym z takich rytmów to jest budowanie odporności naszego organizmu, czyli może nie tyle jego budowanie, bo ona cały czas się buduje. Wiesz, tu odporność jest i u dziecka, które się kształtuje się u dziecka, które się u noworodka urodziło i u osoby, która ma 98 lat. Też ta odporność cały czas musi być, ona się odpowiednio kształtuje. Tak. Najgorzej niestety mają dzieciaki i osoby bardzo, bardzo w podeszłym wieku, takie dużo mocno starsze, no bo u nich ta odporność i przyswajanie jest gorsze. My budowanie odporności zaczynamy od tego, aby poprawić pracę układu trawiennego, ponieważ to jest najważniejsze. Tam wszystkie układy są ze sobą połączone. To nie ma tak, że układ trawienny nie wpływa na układ krwionośny, a układ krwionośny nie wpływa na układ odpornościowy. Nie. To wszystko ze sobą gada i to wszystko bardzo fajnie ze sobą gada. Natomiast trzeba to zrobić tak, żeby to ze sobą rozumiało się. Więc jeżeli budujemy odporność, to zaczynamy od układu pokarmowego. No bo co z tego, że my będziemy przyjmować najlepsze suplementy, czy pić koktajle, czy przejdziemy na wegę, czy zastosujemy sobie posty, głodówki i tak dalej. Ten układ odpornościowy nie będzie funkcjonował tak, jak powinien i nie wyciągnie tych składników odżywczych z tego pożywienia, które powinien, bo pójdzie to na przykład na odtruwanie organizmu, tak? A nie powinno na ten etap akurat iść. Musimy zadbać o układ odpornościowy i okres jesienny, to co się dzieje z nami w okresie jesiennym, pokazuje, jak przepracowaliśmy okres letni. Okres letni jest bardzo specyficznym okresem. Mamy możliwość hartowania organizmu poprzez kąpiele słoneczne, poprzez kąpiele w wodzie morskiej, poprzez uziemianie się, poprzez spędzanie większej ilości czasu na świeżym powietrzu, kontakt z naturą, to wszystko buduje. W szczególności kontakt z naturą bardzo podnosi limfocyty w naszym organizmie. Bo to jest, wiesz, tak jak ci mówiłem, wszystko ze sobą jest tu połączone. To nie ma, czy coś jest oddzielne. To my tak nie patrzymy na to. Naturoterapeuci, czy dietetycy, czy naturopaci, czy szamani, wszystko widzą razem. Nawet, wiesz, uderzenie się w palec jest rozpatrywane na kilku poziomach, a nie na takim jednym. I czas natury jest zupełnie innym czasem niż czas naszego organizmu, niż czas, który wymyślił człowiek. Udowodniono, że godzina biologiczna to nie jest 60 minut, tylko to są 63 minuty. Tak trwa godzina biologiczna, więc każdy organizm żyje według takich własnych zegarów wewnętrznych, które są idealnie zgrane z zegarami z natury. No oprócz człowieka, bo człowiek ma trochę, no trochę to ma poprzestawiane, a teraz jeszcze bardziej sobie to poprzestawiał. I wiesz, kąpiele słoneczne, uziemianie, jedzenie na przykład w towarzystwie słońca też bardzo wpływa na przyswajanie naszych organizmów, ponieważ tu już wchodzimy bardziej w biochemię, czy też w bioenergetykę, gdzie zostało już udowodnione, że za pomocą kwasów omega-3 my jesteśmy w stanie przyswajać światło do naszej komórki. I nawet to już opublikowano prace pokazujące, jak nasza komórka świeci, z jaką częstotliwością ona świeci. Ale do tego potrzebuje dużej ilości kwasów omega-3 oraz słońca, promieniowania, w szczególności UVB. Tego promieniowania, bo UVB nie jest odpowiedzialne tylko za samo wytwarzanie witaminy D. Wiesz, i my najgorszy błąd, który my popełniamy, to jest nadmierna higiena. Dbamy o to, żeby było idealnie czysto Tak. i tak naprawdę wyjaławiamy się, a później mamy kontakt z patogenami i organizm głupieje i nie rozumie tego. I badania, które były przeprowadzane na dzieciach,
które mieszkają na wsi, które w pierwszych latach miały kontakt i z karaluchami, i z kocią sierścią, i z myszami, i różnymi typu bakteriami, te, które na przykład znajdują się w kurzu bakterie, okazało się, że one miały dużo, dużo mniejsze ryzyko podatności na alergię w dalszym życiu niż osoby, które żyły odseparowane od tego. Tego głupotą jest, jeżeli rodzic, wiesz, nadmiernie pielęgnuje dziecko i ręce mu tam myje, w piaskownicy nie pozwala się bawić, bo tam, nie wiem, koty sikają i zaraz bakterie przejdą. Czyli generalnie, jak byłem mały i Pasożyt. miałem awersję do mycia się, co było bardzo mocno tępione zarówno przez moją babcię, jak i rodziców, to jednak mimo wszystko dobrze robiłem. Podświadomie wiedziałem, co robię. Wiesz, to zależy, jak wyglądałeś, jak byłeś odtąd dotąd w błocie, to ja bym też cię zaciągnął do umycia. Ale tak, badania wykazują, że lepiej jednak mieć kontakt na przykład z glebą. Tak? Jeżeli ktoś ma ogródek, to super, ponieważ ilość mikroorganizmów, które znajdują się w glebie, to żaden probiotyk nie ma takiej ilości. A my też to dostarczamy i też kształtujemy nasz układ odpornościowy. I wiesz, no i możemy się skupić tylko i wyłącznie na suplementacji witamin, minerałów i tak dalej, żeby zbudować nasz układ odpornościowy, ale w pewnym okresie, w tym okresie przejścia, warto zastosować taką suplementację, w szczególności u dzieci, no bo one mają najtrudniej. Sugeruje się, że dziecko, zanim osiągnie jako taką odporność, musi 50 razy zachorować, przejść jakąś infekcję, bo to uodparnia. I to się powinno robić już w sierpniu, żeby jakby zabezpieczyć i nasycić organizm przed jesienią. Bo to wiesz, nie problemem jest to, że tam będzie plucha i będzie deszcz padał, no bo latem też kąpiemy się w wodzie i nikt nie choruje, tak? Ale czasami możemy tak zaprogramować się, tak zaprogramować naszą podświadomość, że ktoś ci powie, że o, nie wiem, zamoczyłeś stopy i zaraz się przeziębisz. I rzeczywiście podświadomość odegra to, gdzie latem normalnie to nie ma miejsca, nie? Ale już Oczywiście. jesienią i zimą to będzie to problem, tak? To co powiedzieć o tych osobach, które zimą morsują? To, że one, wiesz, włażą potem. Podziwiam je autentycznie. No tak. Ale wiesz, ale dlatego to jest świetny sposób, ponieważ nasz organizm jest bardziej przystosowany do zimna niż do ciepła. Mamy więcej receptorów tych chłodnych niż tych gorących, że tak zobrazuję to trochę. I nasze mitochondria do regeneracji potrzebują chłodu. Rosjanie mają taki sposób, że to już filmów o małych dzieciach, które się olewają Tak. wodą na śniegu, to jest o tyle u nich, ale oni mają też takie sposoby, gdzie osoby, które są dorosłe, hartują swój organizm poprzez na przykład przebywanie przez miesiąc czasu w mieszkaniach z całkowicie wyjętymi, wiesz, oknami. I tam jest zimno. I musi tak być, bo mitochondria będą się uaktywniać i będą powiększać swoją ilość właśnie dzięki chłodu. Przegrzanie nie jest dobre, ale z drugiej strony my tej temperatury też potrzebujemy. Na przykład sauna na poczerwień czy Tak. sauna mokra bardzo uaktywnia i oczyszcza skórę. Jeden pobyt w saunie to jest tak, wydali tyle toksyn, ile jesteśmy w stanie wydalić energii w ciągu doby wydalą. Ale i tam wychodzą takie toksyny, że kiedyś Rosjanie zrobili to. Ja się powołuję na Rosjan, bo ja mam najwięcej nauczycieli z tamtej strony i według mnie tamta jeszcze medycyna jest taką medycyną bardzo naturalną, gdzie dochodzono, żyje się mniej więcej zgodnie jeszcze z prawami natury. Ale to już nie, ja mówię tutaj o tych pobrzeżach, ja nie mówię tam o Moskwie, Sankt Petersburgu i tak dalej, nie? Chociaż tam jest najwięcej osób, które pracują z umysłem, ale jeżeli chodzi o takie naturoterapie, to są wszystko dookoła. I oni zrobili takie badanie, gdzie podano królikowi pot człowieka, no i królik zdechł. Tyle jest toksyn. Nieprawdopodobne. No, a widzisz, tak Niesamowite. to działa, nie? Bardzo dużo wyrzucamy z siebie. Dlatego ważnym warunkiem takim oczyszczenia organizmu, jak wychodzisz z sauny, to od razu opłukujesz się ciepłą Tak. wodą, nie zimną, bo zimna to ci zamknie pory i pozamiatane. Najpierw jest ciepła, żeby spłukać, a dopiero później robisz chłodny prysznic i robisz naprzemienne, nie? Okej. I musimy to zrobić już teraz. Budowanie układu odpornościowego, wzmacnianie tak naprawdę jego, przygotowanie i siebie, i dzieci na ten okres jesienny i zimowy wymaga zrobienia tego, co w sierpniu już. I tu podstawą to jest przede wszystkim witamina D3, aby wiedzieć w ogóle poziom witaminy D, żeby wiedzieć, jaki to jest tego ilość, nie, tej witaminy w organizmie. Nie łypać nie brać kapsułek na pałę, bo to też nic nie jest dobrego. Czasami potrzeba, są pewne przypadki, gdzie trzeba przyjąć i 40, 50 i 100 tysięcy jednostek, ale to jest rzadkość i wcale nie musimy codziennie takiej ilości łykać. Ja łykałem, bo miałem kiedyś ogromne niedobory.
a najprościej magazyn uzupełnić, biorąc duże dawki. Ale teraz nie potrzebuję brać 400 tysięcy jednostek, chyba że łapie mnie na przykład przeziębienie. Ale jeżeli łapie przeziębienie, to też jakby nie rozpaczam na tym, tylko się cieszę, bo wiem, że mój organizm sobie z tym poradzi bardzo szybko, a przy okazji też się zahartuje. Kolejną rzeczą, którą możemy wprowadzić, jeżeli chodzi o suplementację, no to jest selen. Przecież to jest jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy, których my znamy, których bardzo potrzebują go nasze enzymy. Niektórzy naukowcy mówią, że on jest dużo bardziej potrzebniejszy niż cynk. A cynk też. Bez cynku wszystkie pasożyty będą rządzić, wszystkie wirusy będą rządzić. Cynk jest potrzebny we wszystkich stanach zakażeń wirusowych. Cynk rozwala wirusy. Do tego jest lizyna. Warto mieć lizynę w domu, która też, niektórzy wiedzą tylko, że ona działa na opryszkę. No nieprawda, lizyna działa też na wszystkie wirusy. I z witaminą C, i z cynkiem tworzy świetne takie połączenie. Nie ma takiego preparatu, który łączyłby lizynę razem z innymi, więc trzeba lizynę sobie kupić oddzielnie, witaminę C oddzielnie, bioflawonoidy dostarczyć, czy też jeszcze to połączyć na przykład z drugim aminokwasem proliną. Też fajnie to działa, ale lizyna jest bardzo ważna. Do tego, co jest potrzebne, siarka. Siarka rewelacyjnie odtruwa. MSM tak zwane, nie? Tylko też trzeba wybierać formę OptiMSM, czyli tę najczystszą. Nie ciągnąć tej siarki najtańszej z Chin, bo to tam jest wolna amerykanka, tam wszystko może w niej być. Poza tym ona nawet nie wygląda tak fajnie jak ta OptiMSM. OptiMSM to jest taka standaryzacja, że ta siarka jest naprawdę czysta, że ona ma tam 99%, 99,9% czystości, że to jest ta siarka. Może jest troszeczkę droższa, ale tutaj wiesz, zdrowie jest ważniejsze niż 20 zł. No dobra, Sebastian, ale wiesz co, bo teraz mówisz takie rzeczy, że powinniśmy brać tą D3 i pamiętać o cynku i o lizynie. Słuchaj, ale generalnie ja na Facebooku natknąłem się też na taki ruch i zresztą jedna z czytelniczek do mnie napisała, że co ja robię, bo ja propaguję branie suplementów, a to jest jedno wielkie oszustwo, że to tak naprawdę tylko szkodzi ludziom. Ona w swojej praktyce, bo chyba nie wiem, czy jest naturoterapeutą, czy czym się tym zajmuje, no tak z tego wywnioskowałem z kontekstu. Już wiele osób musiała z tych suplementów odtruwać, w sensie, że kazać im odstawić i dopiero wtedy stanęły na nogi, bo to wszystko można z pożywienia i tak dalej. Znaczy, mi się wydaje, że z tego pożywienia, które jest aktualnie po prostu takie, które mamy dostępne, no nie jesteśmy w stanie wyciągnąć tylu substancji, minerałów, tyle witamin, żeby nie kontrolować poziomów i na przykład i D3, czy B12 i innych parametrów i nie dosuplementowywać się dobrymi, sprawdzonymi suplementami. No i nie wiem, źle myślę, czy po prostu świat stanął na głowie i ja już też gadam głupoty. Wiesz co, Piotrze, zawsze się znajdzie ktoś, komu coś się nie będzie podobało i który będzie swoje teorie próbował to przekuć albo stanie, bo wszyscy mówią tak, to ja powiem inaczej. No, na przekór zrobię. No taka natura ludzka trochę jest, że niektórzy robią na przekór albo próbują robić na przekór. Ja uważam, że dzisiaj suplementacja to jest takie wypełnienie pomiędzy tym, jak było, a jak być powinno, że my nie mamy takiej ilości witamin i minerałów, bo tego nie sposób jest dostarczyć z pożywienia, to jest nierealne, a jednak te przytrucie, o którym rozmawiałeś na samym początku, mówiłeś dużo, przytrucie metalami ciężkimi, czy lekowe przytrucia, przecież dzisiaj odtruwa się wątroby po lekowo, tak? Ja sprawdzam czasami parametry wątrobowe u osób, które gdzieś tam czasami jeszcze konsultuję, ja widzę, że tam jest, wiesz, wychodzi mi, że to już idzie w stronę marskości. No, ta osoba nigdy alkoholu nie piła. No i jak to jest? No, okazuje się, że niestety, no ale te parametry są zaburzone. I to robią leki. W większości robią to leki, ale też i to wszystko, co spożywamy z chemią, bo wątroba musi działać, wszystko musi działać w organizmie poprawnie, ale dzisiaj wątroba działa na maksymalnych obrotach. I oczywiście, ja też nie jestem, wiesz, fanem suplementacji takiej, wiesz, bez głowy, tak, nawalenie, byle brać, bo ktoś ci powiedział, że witamina C jest dobra, to ja już łyżkami upakuję. Albo gdzieś ktoś przeczytał, że reishi wzmacnia układ odpornościowy, już kupuje reishi i bierze. To też trzeba wiedzieć i rozumieć pewne rzeczy, wiedzieć, co jest potrzebne i kiedy jest potrzebne. Nie przyjmuje się suplementów na pałę, nie przyjmuje się suplementów, bo to jest modne, i tak samo nie przyjmuje się czasami ogromnych dawek, bo ktoś powiedział, że trzeba brać ogromne dawki. Więc wiesz, idziesz, przyjmujesz D3 wtedy, kiedy sprawdzisz najpierw, jaki masz poziom w organizmie, i do tego dostosujesz suplementację, a nie wiesz, ile masz, przyjmujesz po 20 tysięcy jednostek i nagle wychodzi, że masz 180.
Tak, nanogram na mililitr. No okej, no 180 może jeszcze tam nikomu krzywdy nie zrobi, ale nie każdy potrzebuje 180. To też jest ważne. Trzeba suplementy dobierać z głową i nie ma co tutaj, wiesz, skakać na głęboką wodę, bo ktoś powiedział, że to jest modne i że powinno się brać i że powinniśmy wszyscy brać, bo wszyscy mamy niedobory. Tak naprawdę dzisiaj nawet nie sprawdzisz niektórych witamin. No B3 nie zrobisz w laboratorium, choćbyś bardzo chciał. No sprawdzisz sobie kwas foliowy, B12 sobie sprawdzisz. Magnez, sód, potas, wapń też sprawdzisz. Ale co z tego, jak magnezu jest 1% we krwi? I teraz, jeżeli jego jest 1% tylko, a tam już jest na przykład niedobór, to w komórkach go na pewno nie ma. No i to jest problem. Musimy pewne rzeczy, wiesz, normować. Ale ja nie jestem zwolennikiem suplementacji takiej, wiesz, pełnej. Ja uważam, nie uczono, że zdrowie to jest kwestia mądrości, a nie wiedza naukowa. Dokładnie. Wiecie, dobierać pewne rzeczy. Jak masz fundamenty, to jesteś w stanie na tych fundamentach zrobić sobie o tyle różnych ćwiczeń, tyle różnych kuracji, tyle różnych sposobów, ale musisz mieć te fundamenty, z których to wychodzi. A my zaburzyliśmy te fundamenty. My nie umiemy oddychać, no bo nie umiemy. Kto nas nauczył poprawnie oddychać? No mówi się o oddychaniu przeponowym, ale tak naprawdę niewiele osób to rozumie. Mówi się o tym, że dwutlenek węgla jest zły. Bez dwutlenku węgla byśmy się udusili, bo hemoglobina nie odda tlenu. Tak więc też trzeba umieć unormować to. Poza tym dwutlenek węgla, jeśli się zastosuje odpowiednie ćwiczenia, jest w stanie rozszerzyć naczynia krwionośne na tyle, że dzięki temu jesteśmy w stanie, ta krew przepływa lepiej, nie? Jeżeli ktoś na przykład ma dusznicę bolesną, albo zawał, albo ma jakieś problemy, naciśnienie na przykład, tak? To też wtedy trzeba normować, to trzeba spojrzeć na to. My mamy moc, wiesz, uzdrawiania naszego organizmu. Ja wcale nie jestem takim optymistą, że trzeba tylko i wyłącznie suplementację. Mnie uczono pracować z głową, a suplementacja to jest tylko poziom ciała fizycznego. Bo to musimy, wiesz, podzielić, nie? Jest poziom ciała fizycznego, jest poziom ciała umysłowego, emocjonalnego. Jeżeli ty ciągle żyjesz w stresie, masz stres nie fizyczny, tylko psychiczny, nie? Masz na przykład obciążenie w pracy. Tak. To te wszystkie witaminy i minerały to musiałbyś chyba w hurtowych ilościach brać, bo to zostanie zabrane od razu przez hormony stresu. A te hormony też muszą być wydalone, więc wątroba będzie znowu brała te witaminy, żeby przetworzyć i wydalić hormony. Dlatego musimy, wiesz, mieć to wszystko w równowadze. Nie może być sama suplementacja. Niektórzy mi mówią, że ja się suplementuję już tyle lat i dalej cierpię i dalej choruję. Bo tu nie leży problem w suplementacji. Teoretycznie możesz mieć źle dobraną suplementację, bo możesz. Ale problem leży w głowie. Masz niepoukładane w głowie, masz Dokładnie. Tam problem nierozwiązany, więc jeżeli suplementacja nie pomogła ci, to zajmij się głową. Albo jak ktoś pracuje tylko i wyłącznie z głową i nie widzi jakby za bardzo rezultatów, no to niech dołoży suplementację, bo ciało też tego potrzebuje. No przez kosmosu tego nie weźmie. Dokładnie. Słuchajcie, ja tylko krótkim przerywnikiem przypomnę, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy, ten cały dzisiejszy film będzie dostępny, pozostanie zarówno na grupie, jak też go wrzucimy na YouTube'a, także jeżeli ktoś ma jakieś problemy w tym momencie, że gdzieś mu coś tam przerywa, czy nie wszystko słyszy, spokojnie, to będzie dalej ponownie do odtworzenia. No dobra, Sebastian, ale słuchaj, ty też masz swoje jakieś tam wyobrażenie na temat choćby poziomów wysycenia różnego rodzaju witamin, które nie do końca są zgodne z oficjalną narracją tego, jak to powinno być. No przykład pierwszy z brzegu, wiem dobrze, jak mówisz o tym, że istotna jest witamina B12. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, tam no, w badaniach wychodzi mu na przykład, że ma 400 czy 450, no to on się i tak już łapie, że tak powiem, w normie, prawda, jeżeli chodzi o wysycenie tą witaminą. Natomiast no, ty patrzysz na to inaczej. Mówisz tym, którzy się z tobą spotykają, że gdzieś tam powinniśmy pod 1000 podbiegać. Czyli tak na dobrą sprawę też gdzieś musimy wiedzieć, że nie wszystko, co nam się z zewnątrz podpowiada, no to po prostu jest na 100% prawdą objawioną i kierować się po prostu jakimiś dodatkowymi informacjami, chociażby takimi, jak ty serwujesz. Dlaczego ta witamina B12 właśnie według ciebie jest taka ważna? Wiesz co, są normy referencyjne i są normy funkcjonalne. I to są zupełnie dwie inne rzeczy. Normy referencyjne są ustawiane przez laboratoria. Natomiast normy funkcjonalne są z wyników badań, z opinii ekspertów, którzy sprawdzili to i przetestowali na przykład. I to zanim to zostanie wprowadzone do ogólnego nurtu medycznego, zostanie wpisane do protokołów medycznych, a to jeszcze wiele wody w Wiśle upłynie, bo to nie zadziała od razu. No i tak jest,
I tak jest z witaminą B12. No, witamina B12 jest ogromnie ważna, kobalamina jest dla nas ogromnie ważna. My mamy niedobory z tego względu, że po pierwsze nasze żołądki nie pracują tak, jak powinny pracować. Po drugie, ta witamina jest tylko w mięsie, więc wegetarianie mają podgórkę i tam nie ma, choćby już nie wiadomo jak mówili, że w spirulinie jest, to nie jest witamina B12, to nie jest żadna kobalamina, jest to pseudokobalamina, więc można sobie mówić, że tam jest i mi też to da. No to nie jest prawda, nie ma tam. B12, jeżeli ktoś nie je, nie spożywa mięsa, to musi zasuplementować. Ma do tego kilka albo nawet kilkanaście różnych form, bo są takie formy, które są niedostępne w sprzedaży, ale to jest tak pomijana witamina, a tak dla nas niezmiernie ważna, że ja zrobiłem na tym 4-godzinny webinar, gdzie opowiadałem o tym, jak ta witamina oddziaływuje na różne procesy w naszym organizmie, jak dzieciom jest potrzebna. I 550 to jest minimum. Okay. Dziecko powinno mieć powyżej 1000, a osoby starsze, żeby zachować pełnię władz umysłowych i zachować osłonki mielinowe na nerwach i zachować napięcie mięśniowe, które ta witamina również powoduje, czasami powinny mieć 2000. I to są tak mówią specjaliści. No to niesamowite. Ale wiesz, no, ale to nie wejdzie, no bo jak my mamy rozrzut od 214 do 900, mniej więcej tak jest, to ten, co ma 200, ma w normie i ten, co ma 900, ma w normie, prawda? A to jest przepaść. To wiesz, nie ma chyba innego takiego zakresu tak szerokiego, gdzie ja mam wielu znajomych, u których widzę maluchy, nie? W sensie, bo ja mam też dwóch maluchów. Mam, jeden ma 8, drugi ma 6 lat, ale też otaczamy się w otoczeniu rodziny, które mają takie maluchy roczne i trochę powyżej i są problemy na przykład, że dziecko siedziało i nagle przestało siedzieć. Albo że przestało wodzić wzrokiem. Wiesz, no pierwsza rzecz, matka tylko i wyłącznie 6 miesięcy jest w stanie, jak jest sama dobrze zasuplementowana, dostarczyć dziecku, dziecko się rodzi z 6-miesięcznym buforem tej witaminy. I dlatego jak nie dostarcza się później dla dziecka tej witaminy poprzez mleko matki, bo ona miała niedobory, to spada napięcie mięśniowe, komórki nerwowe się nie rozwijają i zaczyna być problem. Przypomina to autyzm. I niektórzy mówią, że to poszczepienny autyzm. Czasami nie jest to prawda, nie jest to żaden autyzm poszczepienny, tylko po prostu jest brak witaminy B12. I miałem przykład znajomej, o którym mówiłem na szkoleniu w Warszawie ostatnim, że no, był problem właśnie z dzieckiem, że dziecko przestało siedzieć. Po sprawdzeniu witaminy było chyba no, stan niski, ale jeszcze łączący się, wiesz, w widełkach, tak, referencyjnych. Po suplementowaniu wszystko się zmieniło. Trzeba suplementować, trzeba rozumieć, nie? Ale to matka musi mieć. Matka musi być dobrze zasuplementowana w ciąży, bo dziecko tego potrzebuje. I to jest fantastyczny przykład na to, że właśnie są sytuacje w życiu, w których po prostu ta suplementacja jest absolutnie konieczna. Jest pomocna, jest skuteczna przede wszystkim. Sami widzicie, no przecież matka widząca dziecko, które no gdzieś tam właśnie odchodzi w stronę autyzmu, no to jest po prostu wielki stres i tak na dobrą sprawę umiejętność powiązania tego, że gdzieś tam może właśnie brakować tej witaminy B12, jest czymś w takiej sytuacji absolutnie kluczowym. I dlatego między innymi właśnie z Sebastianem tworzymy wspólnie taki cykl, który nazwaliśmy Suplementacja z głową, którego pierwsza część już odbyła się w maju w Warszawie, a będzie jej kontynuacja we wrześniu, o czym na koniec jeszcze będziemy powiedzieli, po to, bo właśnie na takich spotkaniach Sebastian opowiada, jak to wszystko, jak te wszystkie nici gdzieś próbować połapać, połączyć, żeby wiedzieć, co w jakiej sytuacji i kiedy należy stosować, żeby to po prostu przynosiło sensowne i konkretne rezultaty. Jakie normy są bezsensowne i należy się kierować czymś zupełnie innym, a kiedy z drugiej strony właśnie nie przesadzać. Suplementacja z głową. No ale właśnie, przejdźmy może jeszcze do tego drugiej części tego sformułowania suplementacja z głową. Ty już właśnie zasygnalizowałeś, Sebastian, no poukładanie sobie w głowie, czyli tak na dobrą sprawę sytuacja, w której no jeżeli po prostu nie zrobimy tego, to możemy sobie brać tak na dobrą sprawę w nieskończoność wszystko i tak nam to nie będzie pomagało. Czy miałeś w swojej karierze takie sytuacje, w których po prostu przychodzili do ciebie ludzie, ty im coś zalecałeś, ale widziałeś, że psychicznie nie stoją najlepiej albo mają jakieś konflikty z przeszłości i tak naprawdę wtedy to nie działa. Miałeś takie przypadki u siebie może? Znaczy, ja sam jestem takim przykładem tego, że w pewnym momencie, gdy zachorowałem, to na mojej drodze pojawiło się kilka osób, które oczywiście były bardzo ukierunkowane na dietę,
na odpowiednią suplementację, ale w pierwszej rzeczy, które zrobiły, to była praca z umysłem, ponieważ jeżeli nie nauczysz się pewnych zasad, pewnego sposobu myślenia, nie poznasz tego, jak działa psychika, w jaki sposób możesz sobie sam poradzić, to nieważna jest żadna suplementacja. Bo w stresie prawie niczego nie przyswajamy, ponieważ w stresie nasz organizm jest przełączony na reakcję walki albo ucieczki, albo stagnacji, bo to jest też kolejny punkt. Możesz walczyć, możesz uciekać, a możesz zamrzeć w ruchu. Tak robią zwierzęta, my tak samo robimy. I wtedy nasz organizm nie zamierza niczego trawić. On zamierza się bić albo uciekać, albo stać. I tam jest wszystko, wiesz, skierowane. Trzeba umieć obniżać poziom stresu, tak? Ale to stres nie jest jedyny. Stres jest tutaj też kluczowy, ale jest jeszcze kilka innych punktów, które trzeba umieć wyłączyć. I mnie tego uczono, tak? Ja sam musiałem się tego nauczyć, no i powiedzmy, nie nauczyłem się tego, tak? Ale ja cały czas mam jakichś tam mentorów, moich nauczycieli, którzy mnie jeszcze weryfikują i prowadzą, i ja to przekazuję dalej, bo trzeba umieć dotrzeć do sedna choroby, a nie do jej objawów. I na objawy możemy zadziałać nawet tabletką przeciwbólową, tak? I to będzie okej, okay. Ale ona nie pozwoli wyleczyć choroby. Ciało nas zawsze poinformuje, gdzie leży przyczyna. Tylko trzeba umieć to odczytać. No i to jest najtrudniejsze, bo najtrudniej to się czyta u siebie. Oj, I przy. tak. Najtrudniej się czyta takie rzeczy u siebie, dlatego zawsze dobrze jest mieć kogoś, kto podpowie, pokieruje. Przykład z ostatnich dni. Żona poszła pobiegać. Ja poszedłem grać w piłkę, ona poszła pobiegać, bo tak sobie mamy cotygodniowe takie wyjścia. I była po okresie. I mówię, patrzyłem na to, co się będzie działo, bo mniej więcej wiem, jak to będzie wyglądać. Tak? Następnego dnia mówi, że super jej się biegało. Okej. Okay. To już na mnie pierwszy znaczek zapytania, ale nic nie mówię. Następnego dnia w pracy, prawie że śpi, nie ma szansy na nic, ledwie gadka, mówi, że tak się źle to jeszcze nigdy nie czuła. No i przychodzę i się pytam, no jak wniosek z lekcji? Z jakiej lekcji? No, nie załapała, o co chodzi. No jak z jakiej? No przecież to ewidentne jest. No ale z jakiej? No przecież dobiłaś mitochondria. I wiesz, i takie cofnięcie, nie? Nie potrafimy u siebie tego zobaczyć, ale ktoś, kto stoi z boku, ci podpowie, gdzie był ten problem. Bo ja wytłumaczyłem jej, tak? Jak masz okres, tracisz bardzo dużo krwi. Krew się zaczyna rozrzedzać. Dzięki temu jest ona lekka, przenosi więcej tlenu, więc wtedy biegasz. Dlatego niektórzy sportowcy idą i krew upuszczają przed zawodami. Robi się taki trik. No i jak biegasz, to rzeczywiście wtedy idzie ci lekko i fajnie. I możesz przegiąć. I następnego dnia odpokutujesz to. Bo niestety organizm tego nie da rady w taki sposób zakumulować. Dlatego stoisz z boku i dużo rzeczy widzisz. I każdy ma takich swoich nauczycieli, ja też mam takich swoich nauczycieli, ale ja wiem, że jak nie zaczniesz pracować z głową, a przecież kiedyś my nie mieliśmy takiej ilości suplementów. My w ogóle nie mieliśmy suplementów. Były jakieś multivitaminy, wiesz, i tyle, nie? Człowiek słowa suplement nie znał. Zacznijmy od Nie tego. znam takiego słowa. Tak, kiedyś było witaminy i koniec, był Tak. Bibowit, Bisolwit i się Tak, łykało to. No i dokładnie. nic więcej nie było. A teraz masz takie nazwy, że jak ja czytam, to czasami ja nie wiem, co ja czytam. No, ostatnio znalazłem dihydrokwercetynę, która jest dużo bardziej biologicznie aktywna niż zwykła kwercetyna. I myślę sobie, kurde, no i zaczynam, wiesz, wertować badania. No i rzeczywiście tak jest. Ale jeszcze pół roku temu ja o niej nie słyszałem. No tak, no tutaj też Że takie jakiś rzeczy się dzieją. rozwój Jest następuje. strasznie to się zmienia. Dlatego nie możemy się tylko i wyłącznie ukierunkować w stronę suplementów. Wspomóc organizm to jest jedno, ale jak nie naprawisz głowy, jak nie poukładasz sobie tego badziewia, które tam jest, a każdy przy telewizji, która programuje, radio, które słyszysz, narzekających sąsiadkach, zazdrości, która gdzieś tam jest, konfliktach rodzinnych, każdy się programuje na różne głupoty. My nie jesteśmy w stanie wyłączyć stresu, umieć odpoczywać. Zwierzę, jak jest w stresie, to jest w stresie tylko wtedy, kiedy czuje zagrożenie. Nie ma i wszystko odchodzi. U człowieka tego nie ma. On żyje w permanentnym stresie i dzięki temu przepala wszystko. Dlatego tu suplementacja jest jednym z poziomów tylko. Ja miałem osobę, która przez 25 lat pracowała w policji i pracowała jako technik, czyli jeździła do różnych wypadków, miała ogólnie kontakt ze śmiercią. Odeszła na emeryturę, wszystko było w porządku, przyszła burza. I grzmot, który piorun gdzieś uderzył niedaleko, wywołał tak ogromny skok ciśnienia, że skończyło się to szpitalem. Od tamtej pory ta osoba miała bardzo poważne problemy z psychiką. Lęki, obawy, budzenia się w nocy, dziwne myśli, wszystkie lęki wyszły. Pracowaliśmy nad tym. Dla mnie to było logiczne, dlaczego tak się stało, ponieważ nadnercza były już na tyle wyczerpane, że nie dały rady tego unormować, tych poziomów.
ale dla tej osoby nie, więc zaczęliśmy pracować z głową, zaczęliśmy wyciszać to, co zostało zapamiętane, zmniejszać i tylko w taki sposób da się to zrobić. Czy da się to zrobić szybko? I tak i nie. Wszystko zależy od tego, jak bardzo będziemy pracować nad tymi i jak będziemy znali te techniki, no. Ale jak znasz fundamenty, to jesteś w stanie zbudować sobie taką ilość technik. Tylko musisz znać fundamenty. No właśnie, tych fundamentów będziemy się uczyć 7 września między innymi, bo to już właśnie akurat padło pytanie na czacie. Panie Sebastianie, proszę polecić kogoś właściwego do tego naprawiania głowy. Jakieś kontakty, polecenia. Aha, słuchajcie. Kurde, no, to nie jest tak, że się da wejść w kogoś, prawda? Bo my się tego wstydzimy. My się wstydzimy swoich lęków, bo nagle będziemy słabsi. My wstydzimy się przed kimś otworzyć, bo będziemy słabsi. Ja trochę obawiam się psychologów, ponieważ psychologowie potrafią nieźle mieszać. Bo psycholog będzie mielił i nie potrafi często wyciągnąć wniosków. Ja znam tylu psychologów, którzy rozwalili małżeństwa, bo nie potrafili powiedzieć prostej rzeczy: doceń swojego męża za jedną rzecz, a drugiej stronie powiedzieć to samo. Jak się kogoś docenia, powie się coś miłego, to ta osoba chce tego więcej i będzie to robić lepiej. Mhm. Dlatego my mamy u siebie w domu taki schemat przypisany, że przynajmniej raz dziennie musi być jakieś docenienie, jakaś pochwała, jakiś komplement. Mhm. Jak tego nie ma, wszystkie małżeństwa padną. I ja zrobiłem taką energetyczną lewatywę. Dużo osób już na niej było, ale może jeszcze ktoś będzie, bo gdzieś pewnie w październiku czy tam później być może będzie ta energetyczna lewatywa. Nazywa się tak, ponieważ jest to szybki program wywalenia tego całego, brzydko mówiąc, gówna z głowy. Wartości. To. Tak działa natura i ona tak zawsze działała. Wystarczy popytać osoby starsze, jak u nich to funkcjonowało. Moja babcia ma 95 lat. Przeszła z zawał, miała 89 lat, ale ona ma wartości, z których ja się teraz też jeszcze dużo uczę. Moi nauczyciele, wszyscy mi to opowiadali, mówili. Oni mi układali moją głowę od tego, co jest najważniejsze, a nie od tego, że proszę, skup się na tym suplemencie, weź witaminę C, to będziesz miał lepiej, tak? Niektórzy biorą witaminę C i do kibla nie dobiegną. No dokładnie. Powiedzmy całą łyżeczkę. Tak. Tak. Trzeba wiedzieć, co z czym połączyć i jak zadziałać. Ale Sebastian, generalnie są przecież techniki, prawda? I rozumiem, że właśnie ty ich też uczysz na takich szkoleniach tego, żeby no po prostu ktoś, kto wychodząc z takiego szkolenia, no miał jakiś tam warsztat pracy, który po prostu pomoże mu. Bo oczywiście no, są osoby no, oporne, ja się do nich tak nomen omen zaliczam, no, na których no, no, będzie to może działać troszeczkę słabiej, ale generalnie są jakieś zasady, którymi należy się kierować i przypuszczam, że ty właśnie te zasady starasz się przekazywać, prawda? Tak, w ogóle wiesz co, ja jestem trochę tak może... Ja to widzę w pewnej kolejności i ta kolejność jest zupełnie inna niż wszyscy oczekują, bo każdy chce mieć gotowca. Daj mi. Tak. Daj mi tabletkę, daj mi system, ja to zrobię. To tak nie działa. To jest bullshit, to jest chrzanienie, to nie działa w taki sposób. Nie ma standardowego człowieka, więc mówienie, że dla wszystkich to coś zadziała, to nie zadziała. Tak samo nie mam pojęcia, co w kim siedzi, jakie ma stany witamin, jakie ma problemy rodzinne, z czym walczy, z przeciwko czemu się przeciwstawia, jaką ma chorobę, nie mam pojęcia. Ja daję bardziej układy, te fundamenty, na których później budujemy dalej. I ja znam techniki, ale co z tego, jak ja rzucę technikę osobie, która nie potrafi tego spiąć razem i on będzie to widziała jako coś wyrwane z kontekstu. Więc ja uczę tego bardziej od podstaw. Mówię o tym, jak działa umysł podświadomy, świadomy. Nadświadomego raczej nie dotykam, ponieważ to już jest poza, wykracza normalność taką zwykłą naszą. Ale my jesteśmy w stanie bardzo szybko się zaprogramować, ponieważ nasz umysł podświadomy rejestruje to, co widzi, to, co sobie wyobrażamy, to, co ogląda, to, co czytasz. On to myśli, że to jest realne. I przykładem jest to obejrzenie horroru. No przecież wie, że to jest fikcja, a organizm działa. Tak. No oczywiście. Ale przecież to nie wpływa, tak? Albo wyobrażenie sobie cytryny, którą wyciskasz i ten sok cieknie. Ślinianki od razu produkują ślinę. Nie ma tego. Umysł sobie wytworzył to, a ciało zareagowało. Bo każda nawet najmniejsza myśl, która przechodzi przez nasz umysł, który sobie wyobrazimy, stwarza odpowiedni poziom hormonu w organizmie, odpowiedni koktajl hormonalny. I teraz jak będziemy się skupiać na tym, co było złe i tak dalej, a nie mając tej metody wyjścia, nie wiedząc, jakie będą problemy z tego wyjścia, bo to nie jest takie, o, że włączył, wyłączył i przeszło. Nie. Bo najtrudniej się pracuje z tymi rzeczami wszystkimi takimi
negatywnymi dla nas. To są rzeczy najtrudniejsze. Wtedy lecą łzy, wtedy czasami niektórzy klną, ale trzeba wiedzieć, jakie są podstawy. Trzeba wiedzieć, jak działa ta podświadomość, jak ją możemy zakodować, jak się głupio sami kodujemy. Trzeba wiedzieć, jak z tego wyjść. Ja ostatnio, syn przybiegł w nocy i mówi, że miał straszny sen i nie wie, co zrobić. No ja, znając prostą technikę, jak to odwrócić, szybko do łóżka zamykaj oczy, opowiedz mi ten sen. Zaczyna opowiadać. I ja od tego momentu, jak on skończył, dopowiedziałem mu dalszą historię i mówiłem, 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 mówiłem i usnął. I tego więcej snu już nie było. Chodzi o to, że jeżeli śnią ci się koszmary, to ty to odbierzesz jako koszmar, to trzeba odtworzyć na własnych logicznych warunkach dalszą część tego, ale zadziałać na emocje, czyli wprowadzić w to i kolor, i uczucie, i radość, w zależności od tego, czego sen ten dotyczył. Ja w taki sposób pozbyłem się wszystkich strasznych lęków jakichś dzieciństwa. Nauczył mnie tego Serdecka Healy King, bardzo znany szaman polinezyjski, to znaczy w tej chwili hawajski, który pracuje z Huną i jakoś mam z nim cały stały kontakt i bardzo dużo jakby z jego wiedzy korzystam, ale mam też wiedzę od moich nauczycieli z Rosji, którzy, i to jest takie bardzo fajne połączenie, bo ten świat szamański z tej strony właśnie Hawajów, to jest oparty na totalnej miłości, na tym, że jest bardzo trudny, bo tam nikt ci nie powie, co masz robić. Oni ciebie pytają, i co ty z tym zrobiłeś? Ty masz podjąć, co ty z tym robisz. On tylko może ci podpowiedzieć, jeżeli zadasz odpowiednie pytanie. A strona rosyjska jest stroną, która jedzie równo i to z takimi czasami, tekstami, Tak. że tam nie ma delikatności. Tam przyjdziesz i powiesz, pomogłem 8 osobom na 10. To oni ci nie powiedzą, ale jesteś super, tylko powiedzą ci, i co, i zabiłeś tych dwóch? No wiesz, i kurde, no i ego, o tak ci obsiada. No, domyślam się. Żeby nie poszło wyżej, nie? A to jest bardzo ważne. Są pewne takie systemy albo objawy, które pokazują, że nasz organizm już się zaczyna sam uzdrawiać. I to jest na przykład ziewanie, odbijanie, dreszcze, katar, łzawienie oczu, kaszel. Gdy robisz techniki różne, nie? Gdy wprowadzasz to. Przelewanie się w jelitach nawet, czy nagły przypływ silnych emocji. Jak zwiększa ci się energia, to ciało ci pokazuje, że ono już się zaczyna uzdrawiać. No, to ciekawe, co mówisz. Ale słuchajcie, widzicie, tego rodzaju porad na takich szkoleniach mamy całe mnóstwo. Ja sobie też jedną taką zapisałem, którą Sebastian mi ostatnio przekazał i słuchajcie, nawet przetestowałem, bo a propos, przypomniałem się a propos tej historii, o której mówiłeś z obudzeniem się syna. Czy nie będziesz miał nic przeciwko, jak zdradzę tą miksturę, którą mi poleciłeś na to, no, jak się człowiek w nocy przebudzi, co zrobić, żeby po prostu... Jasne, nie, spoko, spoko. Pewnie, Słuchajcie, więc powiedz. Sebastian doradził mi tak, żeby przygotować sobie taki specjalny proszek składający się z 5 łyżeczek cukru, jednej łyżeczki soli, pięciu, przepraszam, Pięciu łyżek. łyżek, przepraszam, tak źle Łyżek. czytam, bo mam to zapisane. 5 łyżek cukru, jedna łyżeczka soli, zmielić w młynku do słoiczka, postawić sobie przy łóżku i w nocy przy przebudzeniu wziąć szczyptę na język. I często mamy taką Rozpuścić sytuację. i połknąć. Proszę? Rozpuścić i połknąć. Tak jest. Słuchajcie, rzeczywiście często jest tak, że w nocy się gdzieś budzimy, przewalamy się z miejsca z boku na bok, prawda, nie możemy zasnąć. To faktycznie pomaga. No, już raz miałem okazję to przetestować. Sebastian, czy to tylko u mnie działa, czy u innych też się ten przepis dobrze sprawdził? Masz jakieś informacje na ten temat? Co kiedyś ja to podawałem na jakimś moim szkoleniu, nie pamiętam tylko na którym, i rzeczywiście osoby, które stosują to Posnęli. działa. To Aha. naprawdę działa, to jest bardzo prosta rzecz. Najważniejsze jest tylko, żeby się zbytnio nie rozbudzić i nie spanikować, że się przebudziło. To działa na te przebudzenia mniej więcej tak od 2 w nocy do 4, w tym przedziale. Dlaczego to działa? Ponieważ w naszym organizmie wtedy bardzo spada poziom glukozy, a jak spada poziom glukozy, to możemy zapaść w śpiączkę. I nie, organizm będzie robił wszystko podnosząc ciśnienie i będzie nas wybudzał, alarmuje nas, zrób coś. Położysz sobie to, unormuje ci się i to działa. Prosty sposób, a bardzo skuteczny. I to się nazywa pyłek. To musi być taki jak pyłek, bardzo rozdrobniony, żeby tam nie absorbowało nas i nie rozbudzało zbytnio. Potrzymać w buzi, ponieważ proces trawienia cukrów rozpoczyna się w jamie ustnej. Rozpuścić, dzięki temu przez błonę śluzową się wchłonie szybko i połknąć powoli, ale się nie wybudzasz. Działa i to u tych osób, których ja konsultuję i z którymi rozmawiam i którzy mówią mi, że wybudzają się w nocy, to chyba nie było jeszcze osoby, której by nie zadziałało. To też jest sposób, to znaczy tak, te wybudzenia, jeżeli są w chwilach stresu nadmiernego, to okej, okay, no bo wtedy spalamy bardzo szybko cukier, no bo organizm musi walczyć, tak? On sobie myśli, że musi walczyć. Ale są też takie osoby, które nie mają już tego nadmiernego stresu, a mają ciągłe takie wybudzenia.
I to jest objaw mitochondriopatii, czyli bardzo słabe mitochondria w organizmie są. I tutaj trzeba wtedy zastosować naprawę mitochondriów. Ale to jest zupełnie, wiesz, to inny inny level, temat, to tak, no szkolenie dokładnie. można na ten temat robić. No domyślam się. I słuchajcie, właśnie tego rodzaju porad na naszych spotkaniach, które organizujemy sobie cyklicznie z Sebastianem, jest naprawdę całe mnóstwo. Dlatego serdecznie Was na takie spotkanie zapraszam. Najbliższe odbędzie się 7. Ja również. Tak, zapraszamy razem oczywiście. 7 września w Warszawie, bo takie spotkanie organizujemy w Warszawie z tego względu, że po prostu no, jest to jakiś centralny punkt, do którego najwięcej osób ma najłatwiejszy w miarę dojazd. A więc 7 września w Warszawie, to jest sobota, przeprowadzimy całodniowe szkolenie, które będzie się nazywało podobnie jak to pierwsze majowe, suplementacja z głową. Ono będzie poniekąd kontynuacją tego, o czym już żeśmy mówili podczas tego majowego szkolenia, ale nawet jeżeli ktoś w nim nie wziął udział, to może spokojnie w nim sobie ten udział wziąć po to, żeby po prostu tą wiedzę, o której też dzisiaj między innymi mówiliśmy, zarówno i tą związaną z suplementacją, jak i tym układaniem sobie w głowie, bo tego wcześniej nie było, czyli układaniem sobie w głowie też na tym szkoleniu poznać. I dlatego przygotowaliśmy z Sebastianem na dzień dzisiejszy taką krótką niespodziankę, że można na to szkolenie dołączyć sobie taniej, jeżeli by ktoś chciał. Macie na to dosłownie 24 godziny, żeby podjąć decyzję. Dlatego 24 godziny, bo wiem, że część osób mówiła, że nie będzie w stanie nas dzisiaj na żywo oglądać, a też chcieliby być może z tego skorzystać, w związku z czym na 24 godziny do jutra, do godziny 22 można się na to zdecydować. Ja w tym momencie wklejam Wam w komentarzach link do tego szkolenia, na które można się zapisać. Oczywiście też w podsumowaniu dzisiejszej naszej rozmowy będzie ten link zawarty. W tym podsumowaniu znajdzie się także ten przepis, o który już tutaj parę osób pytało, że nie zdążyło zapisać i żebym powtórzył, więc już teraz nie będę na żywo to powtarzał, tylko otrzymacie to ode mnie w e-mailu podsumowującym. Także jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać jeszcze z tego pierwszego szkolenia, w sensie takim, żeby na przykład dowiedzieć się, co tam było, będzie możliwość sobie wykupienia filmu z tego pierwszego szkolenia, tak aby po prostu nic nie stracić, bo mam takie spotkania, o tym też jeszcze nie wspominałem, nagrywamy dla uczestników, aby mogli sobie po prostu tą wiedzę zachować na długo, 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 długo. Więc serdecznie zapraszam. 7 września, Warszawa. Sebastian, te spotkania trwają najczęściej w granicach 8 godzin, tam z krótką, jednogodzinną przerwą obiadową. Kończą się sesją pytań i mam wrażenie, że na tej sesji pytań jest tych pytań taka absolutna i dojść do takich szkoleń, to można by prowadzić jeszcze 4-5 kolejnych i pewnie byśmy wszystkich tematów nie wyczerpali. Ale wiesz, no, dla mnie to jest super, tak? Bo ja widzę, ja lubię odzew, tak? Osób, które są na sali i lubię dopowiadać też pewne rzeczy, bo nie, to, że ja mam wiedzę i potrafię gdzieś tam ją przekazać, to jest jedno, ale czasami nie każdy jest na takim levelu, żeby wszystko łatwo zrozumieć. Dlatego staram się mówić bardzo prosto, dużo na slajdach mieć, żeby można sobie było ewentualnie zrobić zdjęcie i później sobie to odkopać. Te slajdy będą jeszcze lepszej jakości teraz, bo już wiem, co było przyczyną ostatnio, żeby trochę słabo było widać. Ale chodzi mi o to, że każdy jest inny i czasami jednym pytaniem odpowiednio skonstruowanym ja jestem w stanie dopowiedzieć, gdzie komuś coś już się ułoży, nie? Już te cegiełki, które nazbierał, to będzie ten takie dopełnienie do tego, gdzie nie jesteśmy w stanie ani odpowiedzieć na czacie. No, jak ostatnio było, no to ja przerw na wodę nie miałem, bo wszyscy dookoła byli, ale to super jest, mi się to bardzo podoba, nie? Fajnie, że mogę podpowiedzieć. No na pewno na tym szkoleniu, które będzie teraz, będziemy się zajmować bardziej jak dojść do sedna tej choroby. Mówię od strony głowy, bo pierwsza część, ta, która będzie powiedzmy tam do obiadu, to będzie część o minerałach, jak stosować minerały. Takie minerałoterapie trochę, odpowiednio, bo witaminy były jakby już omówione na poprzedniej wersji. Teraz będą minerały, będzie też o suplementach takich można zadawać pytania odnośnie, co jest lepsze, która lepsza forma, jak warto stosować, jak, kiedy nie, co z czym łączyć, kiedy stosować magnez, kiedy cynk, kiedy selen, jak to połączyć w jedną całość, żeby to sobie zbudować taki protokół. Na ostatnim był bardzo fajny przykład, gdzie osoba przyniosła rozpisaną suplementację i można było znaleźć błędy, nie? Które były gdzie nietoczone. To są takie rzeczy, których nie da się omówić tak, jak my teraz jesteśmy na live. To da się tylko w takim kontakcie osobistym, a że ja nie stronię od osób, więc chętnie rozmawiam. Czasami nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo temat jest długi, a czasami już o tym będę mówił na przykład w późniejszym czasie. Druga część to będzie tą częścią bardziej taką opartą o podświadomość, o tym, jak pracować ze sobą.
to będzie baza. To nie wiadomo, że my nie omówimy tego, bo to jest na, wiesz, tygodniowy turnus, dosłownie, nie? Dosłownie, Praca. oczywiście. Tak, ale to będą mechanizmy uzdrawiania, czyli jeżeli ciało nie rozwiąże problemu, to znaczy, że przyczyna nie leży w ciele, tylko w umyśle i tu trzeba to próbować połączyć. Jak dotrzeć do tego sedna choroby, jak spojrzeć na pewne rzeczy, które się wydarzają od tej strony troszeczkę bardziej mentalnej. Co mówi nasze ciało? Czy drgająca powieka, skurcze mięśni, mrowienie w mięśniach, sztywność karku albo problem z utrzymaniem pionu głowy, to też są objawy niedoborów, o których też będziemy mówić. Jak reagować na stres i na lęk? Tego chciałbym powiedzieć. I jeden taki bardzo ważny, który mnie nauczył Serge i który ja uważam za fundament fundamentów, co jest główną przyczyną tego, że są choroby i jak wyłączyć to coś. I o tym będę mówił. I słuchajcie, to jest tylko tak na dobrą sprawę wycinek, bo też Sebastian o wszystkim nie powiedział. Są czasem jeszcze i ćwiczenia. Jeżeli ktoś będzie się chciał, na przykład, może też przy okazji następnego szkolenia dowiedzieć, dlaczego stoimy z wyciągniętymi rękami przed siebie i co to oznacza, kiedy te ręce odpuścimy. To jest też jeden z ciekawych rzeczy. To też Sebastian wszystkich zaskoczył, było naprawdę bardzo ciekawie. W trakcie będą ćwiczenia, bo ja też, wiesz, w trakcie, jeżeli widzę, że są, to jest możliwość zrobienia ćwiczeń, ale opowiem też o pewnych ćwiczeniach, że zasugeruję od razu, bo podczas mówienia o tym, jak to działa, ja też często podaję ćwiczenia. Podam ćwiczenia rozluźniające, podam ćwiczenia o dziwno brzmiących nazwach, pochodzących z Hawajów, tak, od szamanów tamtych, ale które działają niesamowicie. Ja to stosuję, których ja też uczę i które moje dzieci nawet potrafią zrobić. Pokażę, jak pewne rzeczy zsynchronizować. No, dużo będzie. Będzie dużo ciekawie, wesoło i wszyscy na pewno wyjdą z dużą dawką wiedzy. Także słuchajcie, serdecznie Was zapraszamy. 7 września, Warszawa, od 10 do 18. Warto być i warto zainwestować kwotę 297 zł, którą macie w tej cenie do jutra, do 22, na czas na podjęcie decyzji. Później po prostu będzie cena regularna. I czego jeszcze ważne nie powiedziałem, mamy tak naprawdę tylko 30 miejsc, bo już 60 osób jest w tym momencie zapisanych na to szkolenie. W granicach 90 osób będzie maksymalnie, bo mamy dosyć dużą salę na szczęście wynajętą, więc będzie okazja, będzie dobre nagłośnienie. Wszyscy będą słyszeli, co Sebastian mówi, będzie okazja do indywidualnych rozmów, więc mamy ograniczoną ilość miejsc, więc oczywiście decyduje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. No dobrze, Sebastian, słuchaj, wielkie dzięki za to A dzisiejsze ja dziękuję. spotkanie. Fajnie, że się udało porozmawiać. Ja uwielbiam zawsze rozmowy z Sebastianem, one są pełne dobrej, fajnej energii i mnóstwa cennej wiedzy. Oczywiście dziękuję wszystkim oglądającym za obejrzenie kolejnego live'a podsumowującego nasze dwutygodniowe zmagania na rewolucji zdrowia, na grupie rewolucji zdrowia. Od jutra oczywiście nowy temat. Przypominam, że po dzisiejszym live'ie prześlę Wam e-maila, to dajcie mi na to dosłownie 15 minut z przepisem, linkiem, krótkim podsumowaniem dzisiejszego spotkania. Za 2 tygodnie oczywiście zapraszam na kolejnego live'a. W międzyczasie, jeżeli będą jakieś pytania, to tradycyjnie, czy to dotyczące szkolenia, czy to dotyczące live'ów, obojętnie, piszcie na info@polakulecznie.sam.pl. Sebastiana oczywiście możecie znaleźć na stronie signaturazdrowia.pl. Piotrze, ja jeszcze chciałbym Tak. powiedzieć coś. Mogę? Proszę. Ja ze swojej strony bardzo przepraszam wszystkie osoby, które z poprzedniego szkolenia wysłały mi maile, a ja na nie nie odpisałem, ale ja dostałem tyle maili, że ja nie jestem w stanie ich ogarnąć i chciałbym na jeden mail odpowiedzieć. Jakie badanie zrobić? Z czego zrobić aminogram? Aminogram robimy z krwi. To, żeby było jasne, bo ja o tym mówiłem, ale było to w pytaniach. Tak, aminogram robimy z krwi. Kolejna, czy będzie szkolenie dotyczące radiestezji terapeutycznej? W tym roku najprawdopodobniej nie. Kolejna, czy witaminę E trzymamy w lodówce? Nie. Witaminę E jako jedyną z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach nie trzymamy w lodówce. I to chyba tak na szybko, co przeczytałem z dzisiejszych gdzieś tam, a chciałbym odpowiedzieć. Więc przepraszam wszystkich, że nie odpowiedziałem. Odpowiem pewnie, kiedy będziemy na szkoleniu, ewentualnie gdzieś tam w przerwie. Sebastian, ja właściwie mam pomysł, do którego musimy wrócić, że jeżeli nawet nie uda się po następnym szkoleniu odpowiedzieć na wszystkie pytania, to spróbujemy zorganizować dla uczestników szkolenia tego wrześniowego dodatkowy 30-40-minutowy live, na którym odpowiemy na Super. zbiorcze, na jakieś takie pytania, tak żeby każdy był usatysfakcjonowany, że nawet jeżeli mu się na samym szkoleniu nie udało zadać pytania, to dla tej zamkniętej
grupy specjalnie, tylko stworzymy Jasne. taki specjalny Dobrze. live, na którym to Bardzo fajnie, no bo ogarniemy. tych pytań jest naprawdę bardzo dużo, a ja wiesz, nie jestem w stanie nawet odpisać. Ja mam w tej chwili, tutaj widzę 1700 maili, wiesz, i to są różne maile. Ja nie jestem w stanie się do wielu dokopać, ale w trakcie chętnie udzielam odpowiedzi, a jak zrobimy takiego live'a, to też będzie super. No i fantastycznie. Super, słuchajcie, bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jak już wspomniałem, w ciągu 15 minut spodziewajcie się ode mnie e-maila. No co, no mam nadzieję, że się zobaczymy tego 7 września, przynajmniej z częścią z Was, a jeżeli te osoby, które nie będą mogły być, będą zainteresowane jakimś tam zakupieniem filmu, to też proszę do mnie napisać. Coś będziemy myśleć, coś będziemy kombinować. Jeżeli ktoś osobiście nie może przyjechać, będziemy się zastanawiać, co robić. Sebastian, jeszcze raz pozdrawiam Cię serdecznie, życzę Ja Ci dobrej pozdrawiam. nocy i do Dzięki usłyszenia wzajemnie. następnym razem. Ja również, Cześć. cześć, trzymaj się, ja również będę się już odmeldowywał. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pozdrawiam Cię, cześć!